Dzień dobry, witam Was w kolejnym vlogu. Dzisiaj zapraszam Was na luźnego vloga z dnia dzisiejszego. Mamy sobotę, godzina 9. Ja już na nogach jestem wyszykowana, bo jadę na brwi zrobić sobie laminację, regulację, ogarnąć je trochę, bo ostatnim razem na laminacji brwi byłam już 2 miesiące temu, więc teraz stwierdziłam, że jadę sobie zrobić drugi raz, bo ten efekt naprawdę bardzo mi się podoba. Ogólnie czekam na Mariusza, w ogóle jestem u mojej babci, bo ten tydzień spędziłam właśnie tutaj u niej, zajmując się małym kotem, bo wzięła sobie malutkiego kotka, więc troszeczkę go pilnuję. Chodź, pokażesz się. Chodź, pokażemy kota do kamery. Kiciu. Kiciu. Łobuzku mały. Jest to naprawdę straszny łobuz. Okropny. Mogłam wstać dzisiaj o 8:30, a on obudził mnie o 7:30. Po prostu idealne wyczucie czasu. On strasznie, ale to strasznie się mizia, tylko że on się nie położy, tylko on chce, żebyś go głaskała i drapała i zaczyna gryźć. Słuchajcie, moje nogi po tych kilku dniach u babci wyglądają tragicznie, mam szramę przez pół nogi, bo tak mnie zadrapał. Więc teraz chyba w najbliższym czasie nie założę sukienki. Zostaw kwiatka. No i rozwaliłeś ziemię. W każdym razie jadę na te brwi, potem lecimy z Mariuszem na działkę, bo tam też szykujemy jedną taką fajną rzecz, o której Wam opowiem potem, bo jest to naprawdę przedsięwzięcie, ogromny plan i też Wam mówiłam na Instagramie, że lipiec jest naprawdę u nas bardzo pracowitym teraz miesiącem, bo nie dość, że bardzo dużo pracuję, bo tak chciałam, to wpadliśmy na mega pomysły, więc dużo, dużo roboty mamy w tym miesiącu i jeszcze będziemy mieć w sierpniu. Potem jak już będziemy na działce, to Wam o tym wszystkim opowiem dokładniej. Dobra, właśnie Mariusz do mnie zadzwonił, że zaraz będzie, a ja nie zjadłam jeszcze nawet śniadania, więc idę chyba tylko zjeść szybko płatki na mleku. Kot, co ty robisz? Więc do zobaczenia potem po moich brwiach. Mówię Wam, efekt będzie super. Słuchajcie, wyszłam do domu, przepakowuję się, jedziemy na działkę. Ale zobaczcie, tutaj jest mój maluszek. Kochany, smutny jest, że przyszłam i już wychodzę. Tak, Luis? Smutasz? W każdym razie, zobaczcie, mam zrobione już brwi. Tak to wygląda. Oła. Ten też uwielbia włosy, tak? Lubisz włosy? Dawno Wam go nie pokazywałam. Więc pytaliście też o kota i czy będzie więcej kota w filmach, więc oto mój kot. Nic nie robi jak zwykle. On ostatnio bardzo mało je i cały czas śpi. Nie wiem, czy to jest kwestia, że może jemu też jest strasznie gorąco, ale nic nie robi naprawdę. Wracając do moich brwi, powiem Wam, że jestem naprawdę mega zadowolona. Teraz byłam u innej dziewczyny niż poprzednim razem i teraz zdecydowanie bardziej mi się te brwi podobają. W ogóle wyszły w takim kolorze identycznym jak moje rude włosy, ale to nie jest rudy kolor, więc naprawdę jestem zadowolona. I nawet kształt ładny, także super. A teraz jedziemy już na działkę, pakujemy się, jeszcze musimy jechać coś szybko zjeść, bo od rana, od mojego pożywnego śniadania, czyli płatków na mleku, nic nie jadłam i umieram z głodu. Przyszedł nasz przyjaciel. Michał! Hej! Cześć, słodziaczku. Cześć. Ten koteczek zawsze tutaj do nas przychodzi się przywitać, tak? Tak. Ojejciu. Ojejciu. Hej! Dojechaliśmy już na działkę. Ogólnie mamy działkę na taką rodzinną. W lesie, po prostu w lesie, na koło są pola i
Jest parę domków, ale wiecie jak to na takich polskich wsiach, w jakiejś tam odległości dalszej, więc tak naprawdę jesteśmy tutaj sami, jest cisza i spokój. Po prostu uwielbiam tu przyjeżdżać. Musimy teraz się rozpakować, trochę wiecie, ogarnąć, zamieść, wyjąć jedzenie, więc na razie idę ogarniać wszystko, a potem Wam pokażę jeszcze jedną super rzecz, którą właśnie będziemy tutaj robić. Zdejmuję paznokcie, bo będę robić nowe, ale chcę Wam powiedzieć jedną rzecz. Dlaczego my jeździmy na tą działkę tutaj co tydzień, cały czas? Słuchajcie, robimy remont pokoju. Ten pokój ogólnie jeszcze nie był tutaj na działce skończony. I teraz wpadliśmy na pomysł, żebym ja w tym pokoju nagrywała filmy. Więc teoretycznie będzie to... Studio. Studio do nagrywania. Po prostu. Nigdy nie miałam takiego specjalnego miejsca do nagrywania filmów. Zawsze chciałam takie miejsce mieć. No ale wiecie, nie było jak, gdzie, kiedy i co. A w końcu tak stwierdziliśmy, że przecież tutaj na działce rzadko kto przyjeżdża, więc jest wolny domek, wolny pokój, więc czemu by nie? Ja bardzo się cieszę, naprawdę mega się jaram, Mariusz się podjął tego, bo to głównie jednak jemu zawdzięczam ten pomysł i w ogóle to studio, tak? Bardzo się cieszę, bo zawsze chciałam mieć takie miejsce. W tym momencie, jak wiecie, przeprowadziłam się właśnie do Mariusza, więc nie za bardzo też jest gdzie i jak nagrywać, więc po prostu będę mogła sobie tutaj przyjechać. Więc tak, to była ta moja tajemnica, niespodzianka w tym miesiącu. Ogólnie jest to miesiąc remontowy, ale też w następnym filmie powiem Wam coś jeszcze więcej. Zawsze chciałam mieć takie porządne, wiecie, miejsce, gdzie po prostu mogę sobie usiąść i nie muszę za każdym razem składać i rozkładać tych rzeczy. Tu będą one raczej stały, bo nikt nie będzie mi ich ruszał. No niestety, dopiero po tylu latach doczekam się takiego miejsca. Mam nadzieję, że w ogóle ten pomysł nagrywania tutaj będzie dobry i wypali i będzie mi się chciało tutaj przyjeżdżać specjalnie. Dopiero po... Ile lat ja już mam ten kanał? Kurde, teraz już minęło 6? Kiedy ja chodziłam do liceum? Matko Boska. Dopiero po 6 latach będę miała profesjonalne miejsce. Ach, no nie wszystko ma się od razu, prawda? Zostawiam tu Mariusza, niech on sobie robi co tam chce, a ja idę robić paznokcie, bo muszę zdjąć swoje. Pomalowałam je i wczoraj jak mama robiła mi henny rzęs, to oczywiście umazałam sobie te paznokcie henną. Mariusz kupił, słuchajcie, laptopa i będziemy wieczorem razem nerdzić w gry, także kończę powoli tego vloga. Zaczął grać w GTA. Więc chyba zaraz też sobie pogram, a Mariusz będzie grał w Sims. Więc teraz już się z Wami żegnam i do zobaczenia w kolejnym vlogu. Na razie, cześć!